10 lat TV Polska, zbliża się okrągła rocznica i zlot w Częstochowie. Jak wyobrażasz sobie następne 10 lat pracy stowarzyszenia? Poważne pytanie. Na pewno jedną z pierwszych rzeczy, którą chciałbym w najbliższym czasie w ATV Polska zrobić, jest to, żeby organizacja była jeszcze mniej uzależniona ode mnie, żeby była jeszcze bardziej demokratyczna. Nie mówię, że chciałbym przestać być prezesem, bo to nie jest moim celem, ale chciałbym, żeby jak najszersza reprezentacja środowiska kładowego znajdowała sobie w ATV Polska miejsce. Rynek jest bardzo podzielony, jest mnóstwo podmiotów na tym rynku, importerów, dealerów, serwisów, wolnych strzelców, mnóstwo. Jest sporo firm tych takich w głównym nurcie, czyli importujących, sprzedających sprzęt. Jest bardzo dużo zawodników i uczestników zawodów i imprez. Najbliższe 10 lat wyobrażam sobie przede wszystkim jako bez wątpienia dalszy rozwój tej dyscypliny. I tak jak dzisiaj pewnie można wskazać 2-3 nazwiska tych, którzy osiągnęli w międzynarodowym quad sporcie najwyższe wyniki, tak moim marzeniem jest, żeby w ciągu najbliższych 10 lat było takich ludzi, którzy osiągają świetne wyniki w sporcie kładowym i w dyscyplinach kładowych z Polski jak najwięcej. To mniej więcej tak jak po jednym zawodniku, który w tamtym czasie był taką najjaśniej świecącą gwiazdą w tenisie, przyszli kolejni zawodnicy i zawodniczki, notabene też z Krakowa, które osiągają bardzo wysokie miejsca w tenisie i dzięki temu propagują i tenisa w Polsce, ale i Polskę w świecie. Oby tak było, że kładowcy z Polski w ciągu najbliższych 10 lat będą wiele razy powodem do dumy dla Polaków i powodem do dumy dla Europejczyków, no bo w końcu wygrywając zawody, czy plasując się w czołówce gdzieś w Afryce, czy Azji, czy Ameryce Południowej, czy Północnej, przynosimy splendor nie tylko Polsce, ale i Europie, która jest postrzegana przez wiele regionów świata prawie już jak jeden kraj, Unia Europejska.